13 lutego 1938 roku. Obraz. Wyobrażam sobie grób człowieka niedawno zmarłego, który za życia był bogaty, powszechnie miłowany i szanowany. Wszyscy mu się kłaniali. Co mu z tego zostało? W grobie ciało jego rozłożyło się, zostało strawione przez robaki i w proch się obróciło. Na ziemi o nim już zapomniano. Miejsce jego zajęli inni. Wszystko zaś dalej idzie, jakby go tu nigdy nie było. Ale czy wszystko kryje w sobie jego grób? Nie. Dusza jego jest w wieczności. Wszystka doczesność znikła jako cień, a dusza znajduje się albo w niebie na zawsze, już bez obawy o cierpienia, albo w piekle, na zawsze, bez nadziei zbawienia. Miłosierdzie Boże zachowało mnie jeszcze przy życiu. Teraz jest jeszcze dla mnie czas zbawienia, czas naprawy. Po śmierci już to jest niemożliwe. O jakże Ci wdzięczny jestem, Boże, za tę łaskę, że dałeś mi jeszcze czas do naprawy. Za pomocą łaski Twojej chcę go jak najlepiej wykorzystać. A kiedy opuszczę ten nędzny padł płaczu, Jezu, okaż mi się nie sędzią, ale Zbawicielem. Pomyśl o rzeczach, których w życiu żałujesz i na rozmowie z Jezusem spytaj się, jak możesz naprawić to, co uczyniłeś źle.